Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Pozdrawiam Was serdecznie, wszystkich wielbicieli parafii Miłosierdzia Bożego w Chełmie. Mówi ksiądz Mariusz Kruk. Chciałbym Wam pokazać króciutko nasz ładny, piękny kościół. Jest to najmniejsza parafia w Chełmie, mieszcząca się przy ulicy Grodgera 1A. W miejscu podawnej jednostce wojskowej. Kościół istnieje już ponad 25 lat. Parafię zakładał ksiądz kanonik świętej pamięci Kazimierz Malinowski. W 93 roku oficjalnie zaczęła funkcjonować placówka duszpasterska pod wezwaniem Miłosierdzia Bożego. To nasze piękne otoczenie kościółka. Mamy sporo terenu, można parkować samochody. Tutaj jest ołtarz polowy. Tu jest miejsce pamięci po grobach żołnierzy, którzy tutaj leżeli. Byli pochowani, a teraz tu jest zrobiona taka zbiorowa, pamiątkowa mogiła. Pozostałe szczątki leżą na cmentarzu wojskowym, czy wojennym. Pierwotna część kościoła wybudowana w 1899 roku była taką kapliczką właśnie dla celów armii carskiej. Ksiądz Kazimierz Malinowski w 1993 roku rozpoczął starania, aby dobudować tę właśnie część i tak powstał piękny mały kościółek, który może pomieścić około 300 osób. Pozdrawiamy Was bardzo serdecznie, zapraszamy do naszego kościoła i prosimy o subskrybowanie naszej strony na YouTubie, abyśmy mogli dokonywać transmisji online, na żywo, nabożeństw, z racji takich, że znajdujemy się w trudnej sytuacji, że ludzie nie mogą fizycznie przychodzić do kościoła. Przekazujcie dalej, bo musimy uzbierać aż 1000 subskrypcji. Pozdrawiam, szczęść Boże. A to nasza plebania.